Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest podkomisarz Jolanta Bym, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Ciechanowie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszą rozmowę zaczniemy od smutnej informacji. W nocy z 23 na 24 kwietnia doszło do zabójstwa w Ciechanowie. Czy szczegóły są już znane? Na tą chwilę mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy w niedzielę rano informację, że w Ciechanowie przy ulicy Naurutowicza leży mężczyzna, znalazł go przechodzień. Mężczyzna był martwy. Podczas wstępnych oględzin policjanci zauważyli rany kłute, więc toczy się postępowanie w kierunku zabójstwa tego mężczyzny. Już tego samego dnia, w niedzielę, w godzinach popołudniowych, policjanci w wyniku czynności operacyjnych ustalili personalia i zatrzymali mężczyznę w związku właśnie z tym zdarzeniem. Na pewno do tego tematu będziemy powracać, szczegóły prokuratura, prawda? Na pewno. Tak, jest to śledztwo prokuratorskie. Kolejny temat to doba w powiecie ciechanowskim. Proszę nam powiedzieć, jak ostatnia doba minęła. Spokojnie było? Nie do końca. Ciągle coś się dzieje, czy to właśnie w ruchu drogowym, czy na terenie naszego miasta. Jeżeli chodzi o wczorajszą dobę, to ciechanowska drogówka prowadziła działania Trzeźwość w przewozie osób. Te działania są prowadzone cyklicznie i wczoraj przebadali ponad 400 kierowców, z tego 60 kierujących autobusami i busami. Na szczęście nie ujawnili żadnego nietrzeźwego kierującego, ale zatrzymali wczoraj dwóch piratów drogowych. Którzy przekroczyli prędkość o 50 km, ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Było to na ulicy Armii Krajowej. To już drugi przypadek w ostatnim okresie, gdzie policjanci zatrzymują właśnie na ulicy Armii Krajowej uprawnienia. Bo również w weekend, w niedzielę, zostały zatrzymane takie dwa prawo jazdy. Także kierowcy, noga z gazu, bo może to się źle skończyć. Tak, no zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ przekroczenie prędkości i ta nadmierna prędkość jest główną przyczyną zdarzeń drogowych i to tych zdarzeń z tymi tragicznymi skutkami. Miejmy nadzieję, że kolejna doba upłynie spokojnie i majówka, która przed nami również. A jakie działania dzisiaj prowadzi ciechanowska policja? Wiemy, co było wczoraj, a dzisiaj również. Dziś kolejne działania. Policjanci będą skupiać się na bezpieczeństwu pieszych. Prowadzą działania pod nazwą Bezpieczne Przejście. Policjanci będą pełnić służbę w rejonach właśnie tych przejść najczęściej uczęszczanych, czyli w rejonach szkół, targowisk czy dużych skupisk ludzi. Policjanci będą zwracać uwagę na zachowania kierujących względem pieszych, a także na wykroczenia popełniane przez pieszych, bo też piesi muszą pamiętać o tym, żeby przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a też często zdarza im się przechodzić w miejscu niedozwolonym czy też na czerwonym świetle. Trochę skracają sobie drogę, tak, żeby było szybciej. W związku z ostatnio odnotowanymi kradzieżami pojazdów, a także włamaniami do różnych pomieszczeń, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie zwraca się z apelem do mieszkańców o wzmożoną czujność, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, tym bardziej, że przed nami ten długi weekend. Zgadza się, w ostatnim okresie czasu odnotowaliśmy szereg kradzieży pojazdów, a także włamań do nowobudowanych budynków czy też innych pomieszczeń i w związku z tym ciechanowska policja prowadzi działania patrolowo-operacyjne. Policjanci pełnią służbę na terenie naszego powiatu, zarówno jako policjanci umundurowani, a też po cywilnemu. Naszym celem jest zatrzymanie sprawców tych kradzieży, a mieszkańcy powinni zadbać o zabezpieczenie swojego mienia.
być bardziej ostrożni i czujni. Też zwracamy się z apelem do mieszkańców, aby przekazywali nam informacje, czy nie zauważyli jakiejś osoby, która jest podejrzana, kręci się w rejonach parkingów samochodowych, czy też posesji, czy też nie zauważyli pojazdów na obcych numerach rejestracyjnych, a może też mają własne odczucia, że są obserwowani przez kogoś. Każda taka informacja jest dla nas bardzo cenna, może pomóc w zatrzymaniu sprawców i mamy nadzieję, że mieszkańcy będą nam przekazywać takie informacje. Kolejny temat, który chciałabym poruszyć, to niedzielne, a w zasadzie to poniedziałkowe, poranne zniszczenie infokiosku na ulicy Warszawskiej. Czy już udało się znaleźć sprawców? Mamy zabezpieczony monitoring z tego zdarzenia, także w tym momencie są prowadzone czynności, trwa postępowanie, są przesłuchiwani świadkowie tego zdarzenia i mamy nadzieję, że szybko uda nam się ustalić sprawcę. Przed nami majówka, długi weekend, już o tym wspominaliśmy. Czy to oznacza czas wzmożonych kontroli na drogach? Jakie działania będą prowadzili policjanci w tych dniach i od kiedy? Tak, przed nami długi weekend majowy. Działania będą prowadzone już od piątku, od godziny 14 do 3 maja, do późnych godzin wieczornych. Będziemy na drogach powiatu ciechanowskiego, na tych głównych ciągach komunikacyjnych, Krajowa 50, 60, 7. Policjanci będą sprawdzać kierowców, czy są trzeźwi, czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa, czy przewożą dzieci w specjalnie do tego wyposażonych fotelikach do przewożenia. Też będą sprawdzać stan techniczny pojazdów. Głównym zadaniem policjantów jest to, aby podróżujący bezpiecznie dotarli do celu. I aby to było też główne zadanie przemyślane właśnie tych podróżujących, żeby przed wyjazdem zastanowili się dokładnie, no i sprawdzili swoje auto, czy dojedzie. Tak, jest kilka dni, także bez pośpiechu. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Moim gościem była podkomisarz Jolanta Bym, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Ciechanowie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję również, pozdrawiam.